take you home with me. Siemano, w nowym odcinku na kanale. Nie sprawdziłem mikrofonu przed wyjazdem i niestety wyszło tak, że ten mikrofon wcale nie działa. Dlaczego? Nagraniu z mojego GoPro w ogóle nie ma dźwięku. Tutaj dziękuję Rafałowi z kanału Epic Riders, który użyczył mi w sumie 100% ujęć z jego kamerki, aby ten odcinek mógł jako tako wyjść. Zapraszam do niego na kanał, aby sprawdzić, jak to wyglądało z jego perspektywy. Ja tu trochę pomieszane filmy zrobię, wrzucę parę kawałków, w których jeszcze ten mikrofon mi działał i wrzucę też te kawałki, w którym ten mikrofon już mi niestety przestał działać. Myślę, że coś z tego wyjdzie. Do finalnej oceny zostawiam to po prostu wam i miłego oglądania. Okej, więc żeby było prościej, po prostu zaczniemy sobie od tych materiałów, w których jest jeszcze dobre audio, w których mikrofon działa. Lecimy z tematem. Jest ślisko. Jest bardzo ślisko. Siemano, w kolejnym... Dobra, na razie nie robimy tego wstępu, na razie to p***amy, potem sobie opowiemy. Co ty mówisz? Nieczynny dzisiaj CPN. To jest właśnie ten pierwszy dzień, o którym wam mówiłem, od razu po kupnie MRF-a. To jest taki pierwszy dzień oswajania się z maszyną. Od razu ubrałem gruby strój na siebie, ochraniacze i poleciałem od razu w teren zobaczyć, jak to się sprawdza. Co prawda pogoda nie rozpieszczała, opona też w sumie nie była to dobra. Ale uważam, że i tak było spoko. Dobrze. Ślisko. Ciężko jest wyczuć ten motocykl. Po pierwszy raz jestem w całym kompletnym stroju. Tu chyba była wygięta dźwignia od biegów, od hamulca. Widać, jak jest wyprofilowany. Ja mam zawsze ustawienie takie, że ta dźwignia jest po prostu niżej troszkę niż podnóżek albo na tym samym punkcie. Ale sprawdzimy sobie, jak sobie on daje rady w terenie. Można było zauważyć moją pierwszą glebę. No ale co, to tak to jest, jak się da wiele mocy niedoświadczonemu rajderowi. To tutaj? Tutaj! No i zobaczymy, czy opona klei. Pierwszy podjazd będzie robiony. Pasowałoby jakoś efektownie tym nawrócić. Ło! Opona klei. Dobrze jest. Powiem wam, że powoli zaczynam się przyzwyczajać, ale miałem z początku takie... O, nadal mam takie uczucie. Speedbike to jest speedbike, on ma strasznie małe koła i jest mega skrętny. O, ja mu mogę zrobić tak i po prostu on zawraca. Na razie sobie ogarniemy tutaj jazdę w terenie, bo widzę, że mam trochę problem z jazdą po zakrętach, jak jest błoto. Dupa zamiata. O tym mówię. O, ale kąty siadają! Siada! Zajebiście! O to chodzi, o ja pier... Ryko i koko! Pójdź się w oko! O k***a! Nie ma opcji, od gogle trzeba ubrać. Ubieram gogle. Lecimy w teren, póki wachy jest. Jeszcze nie wiem, na ile tej wachy starczy. Kurwa, dobra. Tutaj się jechało, dobra, skręcamy. Można próbować, który? Najpierw plecak trzeba ogarnąć, ściągnąć. Już się cieszę. O kurwa! Jak tu ślisko! Dobra. Jakoś trzeba go... O kurwa! Drzewo mnie uratowało.
paliwo. Paliwo się leje. Nie? Dobra. O, jakie to ciężkie. Bierzemy plecak i lecimy dalej. Nie, nie chcę do rzeki wpaść. Tu powoli. Tu jest w ogóle przejezdne? Oj, chyba nie przejezdne. Chociaż nie, no przejezdne. O kurwa. Dobra, udało się. A co z tego? Że się udało? Chyba nic. No nie no, próbujemy. Tu są fajne te podjazdy na miarę moich możliwości. Co się stało? Ja średnio mam siły już. Nie no, żartuję, spróbujemy sobie jeszcze jedną prostą. W ogóle jaki tu stan paliwa. Ja p***a, to nic nie pali. Pół litry mi spali. To mi nawet nie spaliło pół litry. Tu Adibasa znaleźliśmy. Tak tylko przypomnę. O nie, woda stoi. Czy wszędzie woda stoi? A kurna! Wszędzie woda stoi, ale tutaj? Przejechałbym? Skąd rozpęd bierzemy? Chyba stąd. Cofać trzeba. Sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. So fun and games until it doesn't toss me out. I'll hit the ignition.